członkostwo w sojuszu to jest decyzja, suwerenna decyzja każdego z państw. Jeżeli któreś z państw będzie chciało przystąpić do sojuszu, będzie spełniało to wyśrubowane wymagania Traktatu Północnoatlantyckiego, będzie gwarantowało, że będą one realizowane, to ma prawo w tym sojuszu wziąć udział. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. Dzisiaj oczywiście szansa to, że Ukraina w Traktacie Północnoatlantyckim podpisała traktat i była przyjęta do sojuszu, to niestety są małe, ale można patrzeć w perspektywie kilku, kilkunastu lat, że to będzie się zmieniało, tym bardziej, że nastawienie mieszkańców Ukrainy po agresji rosyjskiej zasadniczo się zmieniło w stosunku na patrzenie na Traktat Północnoatlantycki i na państwa europejskie. Większy natomiast problem, i to też trzeba bardzo jasno podkreślić, mamy z państwami Europy Zachodniej. Otóż i dlatego też ta obecność wojsk sojuszniczych, ponieważ z wielu państw tego traktatu w państwach bałtyckich, pokazuje, że politycy dostrzegają zagrożenie, którego społeczeństwa nie specjalnie chcą widzieć, a może inaczej widzą, ale chcą jak najdalej odsunąć od siebie. Otóż badania prowadzone chociażby w Niemczech pokazały, że tak jak mieszkańcy Niemiec nie godzą się oczywiście z agresją na Ukrainę, tak jak uważają, że ta Rosja podejmuje działania agresywne i tak jak uważają, co jest bardzo ważne, że Rosja może podejmować kolejne działania agresywne w stosunku do kolejnych państw, to mieszkańcy Niemiec, ale także innych państw Europy Zachodniej Krymia nie sprzeciwiają się udziałowi wojsk czy to niemieckich, czy to innych państw w Flance Wschodniej w obecności na Flance Wschodniej. To jest takie rozdwojenie niejako dlatego, że przecież jeżeli zostałyby zaatakowane państwa bałtyckie, a później nie daj Boże Polska, to później przecież też Niemcy będą musiały, czy Francja będą musiały zetknąć się z tym problemem, powrócić do sytuacji zimnowojennej i lepiej przeciwdziałać tego rodzaju zagrożeniom na flankach, a nie w centrum danego sojuszu. Więc to jest ważne, że politycy dostrzegają to zagrożenie i wbrew niejako dzisiaj świadomości społeczeństw zachodnich podejmują trudne czasem decyzje, ale też muszą pracować nad tymi społeczeństwami, żeby uświadomić im, że Europa nie będzie raz na zawsze bezpieczna, jeżeli nie będzie potrafiła się obronić i jeżeli nie będzie potrafiła w sposób stanowczy reagować na ofensywne, na agresywne działania rosyjskie. Po tych działaniach agresywnych wspomniałem o Ukrainie, wspomniałem o Gruzji, ale to jest przecież również Mołdawia. Też trzeba spojrzeć na agresywne, prowokacyjne działania rosyjskie na Bałtyku, także w stosunku do innych państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych, bo takie prowokacje były podejmowane. Też nie bez znaczenia jest oczywiście to, co dzieje się na Flance Południowej sojuszu i tutaj trzeba też bardzo jasno powiedzieć. To jest tak, że jesteśmy partnerem, jesteśmy uczciwym i lojalnym sojusznikiem względem naszych, względem innych państw traktatu, względem innych państw Traktatu Północnoatlantyckiego. W związku z tym również na szczycie w Warszawie, jako jedna z kluczowych kwestii, była podnoszona kwestia Francji Południowej. My podkreślaliśmy, że tak jak prosimy państwa Europy o wsparcie tutaj na flance wschodniej, bo na tym polega sojusz, tak samo widzimy i będziemy wspierali te państwa Europy Południowej, Włochy, Grecję. One w sposób naturalny mniej interesują się tym, co dzieje się tutaj na granicy z Rosją, natomiast dostrzegają zagrożenie związane z kryzysem migracyjnym, zagrożenie związane z państwem migranckim i te deklaracje również jasno padły, również obecność Polski jest na terenie Wschodu, to jest przejaw tego, że jesteśmy lojalnym, przewidywalnym sojusznikiem i jeszcze raz trzeba podkreślić, odnieśliśmy ogromny sukces. Proszę sobie, proszę Państwa, proszę sobie uświadomić, nie było takiej sytuacji od dziesięcioleci, aby u bram Rosji, na granicy rosyjskiej stacjonowały wojska, które są odbierane przez Rosję, jak a wcześniej przez Związek Radziecki, jako wojska wrogie. Otóż w państwach bałtyckich, nawet w republikach Związku Radzieckiego, w Polsce, przy okręgu kaliningradzkim, czyli tuż przy granicy rosyjskiej, są już nie tylko wojska traktatu, wojska tych państw, ale wojska amerykańskie, wojska angielskie, wojska kanadyjskie. To jest przełom w polityce międzynarodowej, to jest, trzeba sobie teraz to powiedzieć, ogromna porażka dyplomacji rosyjskiej. To będzie ogromne, oczywiście ukrywane, ale Rosjanie, dyplomacja rosyjska, dowódcy rosyjscy mają
świadomość poniesionej porażki i mamy nadzieję, że wyciągną z tego rozsądne wnioski. Wyciągną wnioski, iż niepotrzebna jest polityka konfrontacji w Europie, niepotrzebna jest polityka agresji. My chcemy rozmawiać, często różnimy się w ocenach różnych sytuacji, ale chcemy rozmawiać, chcemy dialogu i chcemy pokoju w Europie. Jeżeli chcemy, żeby Europa na następne 50 lat była bezpieczna, to dzisiaj nie jest takie oczywiste, to ten szczyt NATO w Warszawie musiał przynieść takie efekty, dlatego że inaczej, jeżeli Europa nie przeciwstawiamy się temu zagrożeniu, które jest, być może za kilkanaście lat doszłoby do poważnego konfliktu. Ja uważam, że po tym szczycie w Warszawie jesteśmy w Europie bezpieczniejszej, spokojniejszej. Mieszkańcy Polscy mogą czuć się bezpieczniej, aniżeli jeszcze kilka dni temu. Panie ministrze, ta kluczowa decyzja zapadła, zostanie wzmocniona wschodnia flanka NATO. Jak rozumieć działania opozycji, Platformy Nowoczesnej? Platforma tuż po przegranych wyborach parlamentarnych poczyniła bardzo wiele starań, aby doprowadzić do tego, żeby ten szczyt w Polsce, w stolicy Polski się nie odbył. I co więcej, teraz, kiedy ten szczyt NATO trwa, narracja w mediach proliberalnych, w mediach lewicowych całkowicie pomija te kluczowe decyzje dla Polski, a w dalszym ciągu zajmują się tą sprawą, która dla nich jest w cudzysłowie najważniejszą od początku, kiedy stali się opozycją. Ostatni ich fortel bezpieczeństwa, czyli Trybunał Konstytucyjny. Proszę Państwa, to co robi opozycja, znaczy to jest w ogóle bardzo przykre, dlatego że szczyt NATO to powinien być pokaz jedności wszystkich Polaków, pokaz jedności wszystkich formacji politycznych i sukces wszystkich, nie Prawa i Sprawiedliwości, nie Platformy Obywatelskiej, wszystkich ugrupowań, wszystkich, którzy chcą, żeby Polska była bezpiecznym krajem, bezpiecznym elementem systemu europejskiego. To się rozpoczęło oczywiście z Trybunałem Konstytucyjnym i tym kolędowaniem, przepraszam, tak powiem, przez ostatnie kilka miesięcy po państwach Unii Europejskiej i NATO i straszeniem Prawem i Sprawiedliwością. Zamiast wtedy próbować używać swoich wpływów, bo oczywiście opozycja też ma swoje kontakty, swoje możliwości, po to, żeby przekonywać inne państwa. Ja nie bez powodu mówiłem o tym, jak jest nastawienie mieszkańców Niemiec, Francji czy Hiszpanii do tych decyzji Traktatu Północnoatlantyckiego, decyzji politycznych. Zamiast przekonywać i prosić o wsparcie, to straszono Polskę i robiono wszystko, żeby dotyczyć Polskę. Później to się przerodziło w wydarzenia związane z wotum nieufności dla ministra obrony narodowej, tego, który jest po prezydencie najważniejszym na tym szczycie NATO, najważniejszym przedstawicielem Polski, który de facto załatwia kluczowe dla Polski sprawy w tych dniach. I składane jest wotum nieufności tak, żeby podważyć zaufanie do ministra i do Polski, do polskiego rządu w oczach innych państw Traktatu Północnoatlantyckiego. No a to, co ma miejsce od wczoraj po jakiejś drobnej wypowiedzi prezydenta Bannona, miała prawo mieć miejsce. My jesteśmy, trzeba też podkreślić, suwerennym narodem. My podejmujemy decyzje, szanujemy pana prezydenta Obamy. Jesteśmy wielkimi przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych, natomiast sami będziemy rozwiązywali swoje sprawy i sami będziemy podejmowali decyzje, tak jak mamy prawo do tego po demokratycznych wyborach. Sami mówię o Polakach, nie mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości. O Polakach, nieważne kto będzie rządził, Polska jest suwerennym krajem i nikt nie może tego nie robił. Natomiast to, co dzieje się w mediach, no już nie mainstreamowych, bo to trudno w ogóle nazwać nawet mainstreamem, to też bym powiedział obraża na mainstream, bo to jest coś gorszego. To jest nie pokazywanie tego, co działo się na szczycie, nie mówienie o zagrożeniach, które są w Europie i na świecie, nie podkreślaniem tych wielu wyzwań, które są i tego, że musimy koncentrować się na bezpieczeństwie, tylko rozdrabnianie trzeciorzędnej sprawy i robienie z jego głównego przekazu dnia. No a to, co już ma dzisiaj miejsce w Warszawie, ma szkodu, to jest rzecz przykra. Ja zastanawiam się, co powiedzieć, ale trzeba powiedzieć także na antenie tej radia. Mam wrażenie, że w Polsce są siły polityczne, są ludzie, którym gdyby dzisiaj Putin powiedział, że on odda im władzę, byleby stanęli do jego strony, oni by to zrobili i oddali Polskę w obce ręce nawet rosyjskie, tylko po to, żeby realizować własne cele polityczne. Mamy kilkudziesięciu najważniejszych polityków całego świata w Warszawie, na szczycie. Tu są podejmowane decyzje i nieodpowiedzialni politycy, dla których własna kariera, własna pozycja polityczna jest ważniejsza, chodzą po mediach, organizują marsze, które do niczego w tej chwili nie będą służyły.
były, będą kompromitowały Polskę, będą źle odbierane na świecie, ale nie Prawo i Sprawiedliwość, nie Polska. Będzie źle odbierana ta sytuacja. To nie powinno mieć miejsca, to pokazuje, że tym ludziom, którzy to organizują, nie zależy na bezpieczeństwie państwa. Ja jeszcze raz podkreślam, to bezpieczeństwo nie ma barw partyjnych. To bezpieczeństwo dotyczy nas wszystkich i dotyczy następnych pokoleń. Przykro, że tacy ludzie w Polsce są. Dla takich ludzi było określenie w historii naszego kraju. Ja nie będę go już na antenie przytaczał, ale każdy radio słuchacz bardzo jasno sobie dopowie, jak nazwać tych, którzy w tak ważnych, trudnych i przełomowych dla Polski dniach zachowują się w sposób, który w Polsce nie przysparza bezpieczeństwa, nie zwiększa tego bezpieczeństwa naszego kraju. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz do tego jakże ważnego wydarzenia, które obecnie trwa w naszej ojczyźnie. Do szczytu NATO bardzo gorąco pozdrawiam i z tego co wiem, mówimy sobie do zobaczenia jutro na Jasnej Górze na pielgrzymce rodziny Radiomir. Dziękuję bardzo, tak, jutro oczywiście będę i będzie wielu przedstawicieli także rządu na Jasnej Górze. To jest bardzo ważne wydarzenie, bardzo się cieszymy, że teraz już w innej atmosferze będziemy, niech jeszcze rok temu, chociaż już po pierwszy sukces, ale już w innej atmosferze będziemy świętowali na Jasnej Górze. To jest piękne miejsce, żeby podziękować. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem ministrem Bartoszem Kownackim, wiceministrem obrony narodowej. Batalia wymierzona w sposób szczególny przez Francję i Niemcy, między innymi w polskie firmy transportowe. Francja i Niemcy stosują swoje przepisy o płacy minimalnej dla kierowców w transporcie międzynarodowym, ograniczają swobodę świadczenia usług. To stanowisko Komisji Europejskiej. Tak, to prawda, ono zostało zaprezentowane podczas czwartkowej debaty. No ale niestety w praktyce to niewiele wynika dla polskich firm transportowych. Oprócz tego, że Komisja Europejska bada tę sprawę i naciska na Niemcy i Francję, aby jednak zdecydowały się zmienić swoje prawodawstwo. Tyle tylko, że sprawa niemiecka no, trwa już półtora roku. Natomiast sprawa francuska rozpoczęła się od 1 lipca tego roku. Mówiąc szczerze, jest bardziej uciążliwa niż niemiecka, bo jeżeli chodzi o Niemcy, to tylko tak zwane przewozy kabotażowe, te świadczone wewnątrz Niemiec i do Niemiec zostały objęte tymi wyższymi stawkami płacowymi, a te tranzytowe na razie Niemcy zostawiają. Natomiast w przypadku Francji to minimalne wynagrodzenie jest wyższe, wynosi prawie 10 euro za godzinę. Co więcej, wprowadzono dodatkowe przepisy, że jeżeli jakieś firmy z innych krajów niż Francja świadczą usługi na terenie Francji, to muszą mieć tam albo firmę francuską, która jest ich przedstawicielem, albo swojego przedstawiciela, który na każde żądanie odpowiednich służb będzie w stanie dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające stosowanie się do francuskiego prawa. I to dokumenty nie w języku, powiedzmy, polskim, tylko w języku francuskim, więc to oznacza konieczność znalezienia takiej firmy świadczącej usługi albo po prostu zatrudnienie dodatkowego pracownika. To wszystko oczywiście podwyższa koszty i w ten sposób osłabia konkurencyjność polskich firm. No i tak to jest niestety zaprojektowane, jak ja Wojciech wspomniał. Mamy te słynne cztery swobody unijne, którymi się chwalimy wobec całego świata, więc swobodę przepływu towarów, właśnie usług, kapitału i ludzi, ale w przypadku usług, ponieważ rzeczywiście firmy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zresztą nie tylko w transporcie, ale są wyraźnie tańsze niż te niemieckie czy francuskie,
Więc zdecydowano się na wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań, które pogorszyło konkurencyjność polskich firm. Z tego, co się orientuję, polskie firmy jakoś sobie ciągle jeszcze w tym galimatiasie przepisów radzą. Natomiast sytuacja jest coraz trudniejsza. My oczywiście jako europosłowie Prawa i Sprawiedliwości naciskamy na komisję, zadajemy pytania, spowodowaliśmy tę debatę, o której wspomniałem. Będziemy dalej naciskać na komisję. Być może sprawa skończy się w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, bo jeżeli te apele i wnioski komisji skończą się niczym, no to komisja nie będzie miała innego wyjścia, jak pójść z tą sprawą także do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. No ale to oczywiście oznacza czas, a przepisy, tak jak powiedzieliśmy, już obowiązują. I polskie firmy transportowe muszą się temu podporządkować. A my przez te ponad 20 lat rzeczywiście transport towarowy stał się, można powiedzieć, takim znakiem rozpoznawczym naszej gospodarki. To jest bardzo nowoczesny transport i konkurencyjny. No i to jest rzeczywiście trochę podcinanie tej gałęzi. My oczywiście powinniśmy to wykorzystywać i polski rząd na pewno będzie to robił, bo jak ojciec wie, do Polski jest wiele zastrzeżeń w różnych sprawach, choćby Trybunału Konstytucyjnego, innych rzeczy, ustaw, które nie podobają się komisji, ale w przypadku szacunku dla prawa europejskiego, które powinny obowiązywać, no to tu komisja nie jest aż taka radykalna, choć trzeba uczciwie powiedzieć, że to postępowanie przeciw Niemcom zostało wszczęte i trwa teraz przeciwko Francji, bo to dosyć świeża sprawa. No i miejmy nadzieję, że za jakiś czas te rezultaty przyjdą. Ale ta sprawa powinna być także wykorzystywana przez polski rząd w tego rodzaju właśnie rozmowach pokazujących, że to, na czym powinno zależeć wszystkim krajom unijnym, właśnie na gospodarce, na swobodnym przepływie towarów i usług, bo to ciągnie te gospodarki do góry i wszyscy z tego tytułu uzyskują korzyści, to powinno być w centrum zainteresowania komisji, a nie sprawy, które ewidentnie leżą w kompetencjach państw członkowskich, tak jak wspomniana wcześniej sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Panie pośle, te przepisy wprowadzone przez Niemcy i przez Francję to także zwiększenie kontroli, konieczność kosztownego tłumaczenia dokumentów, nieproporcjonalne kary sięgające setek tysięcy euro, czy też obowiązek utrzymania przez firmę przedstawicielstwa w danym kraju, czyli poza granicami. To rzeczywiście może stać się gwoździem do trumny dla polskiego transportu. Miejmy nadzieję, że ta sprawa francuska będzie bardzo szybko rozpatrywana. Już we wrześniu wrócimy do tego bardzo mocno i będziemy naciskali na komisję. Tego tak nie można zostawić, bo to jest ewidentne łamanie reguł unijnych. Tutaj naprawdę nie może być żadnego tłumaczenia, że dochodzi, nie wiem, do jakiegoś nieporozumienia. Rzeczywiście wprowadzono przepisy, które ewidentnie są sprzeczne z prawem unijnym. I gdybyśmy poszli z tym już do tego sądu w Luksemburgu, to najprawdopodobniej rozstrzygnięcie byłoby jednoznaczne, obydwa kraje miałyby nakazane wycofanie się z tych przepisów. No miejmy nadzieję, że zrobi to komisja, bo to w pierwszej kolejności jej kompetencja. To ona przecież stoi na straży unijnych traktatów, jak słyszymy. Tyle tylko, że w tych sprawach gospodarczych to jakoś jest wyjątkowo powolna. Panie pośle, powróćmy na nasze polskie podwórko. Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę zlecenie i w ramach samozatrudnienia zgodnie z nią wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę po waloryzacji w następnym roku. 13 zł Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało kolejną swoją wyborczą obietnicę, a pracownicy na taką ustawę czekali zbyt długo. To prawda, to jest... Można powiedzieć, że to jest zupełnie otwarcie. To jest taka próba, jeden z nielicznych instrumentów, jakie ma do dyspozycji rząd, żeby wpływać na poziom płac gospodarcze. I my w kampanii wyborczej mówiliśmy, że jedną z przyczyn tego rozwarstwienia, którego jesteśmy w Polsce świadkami, no są po prostu niskie płace. Oczywiście mamy w dużej mierze prywatną gospodarkę, rynek. I można powiedzieć także, że wpływ państwa na to, co dzieje się na tym rynku, jest nieduży, ale wbrew temu, co mówiła poprzednia koalicja, państwo ma jednak pewne instrumenty, przy pomocy których
może wymuszać się na regulacje płacowe i takim instrumentem jest płaca minimalna. Przy czym mówimy tutaj o dwóch rodzajach płacy minimalnej. Pierwsza to tak zwana płaca etatowa i ona wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło w latach 2005-2007 została bardzo wyraźnie podniesiona. A teraz znowu na rok 2017 z 1850 zł na 2000 na 2000 zł to jest niewiele mniej niż połowa średniej płacy w gospodarce. I konsekwencją tego jest także właśnie ustanowienie, do tej pory tego nie było, minimalnej płacy godzinowej. Wiemy, że w wielu firmach usługowych, no na przykład w firmach ochroniarskich czy firmach zajmujących się sprzątaniem, to jest coraz powszechniejsze zjawisko, że różnego rodzaju instytucje tego rodzaju prace zlecają na zewnątrz. Rzeczywiście te stawki godzinowe były na żenująco niskim poziomie. Często słyszeliśmy o stawkach rzędu 4-5 zł na godzinę dla pracowników tych firm. Dzięki temu te firmy wygrywały bez problemu przetargi na świadczenie tych usług, no ale niestety odbywało się to kosztem pracowników. Więc wprowadzenie tej instytucji płacy minimalnej, właśnie jeżeli chodzi o umowy zlecenie, a także o tak zwaną instytucję samozatrudnienia, tak jak słusznie ojciec zauważył, ona w ustawie jest wskazana na 12 zł na godzinę, ale tak naprawdę, ponieważ chodzi o 1 stycznia 2017 roku, więc będzie zwaloryzowana do 13 zł i to wynika właśnie z tej etatowej płacy minimalnej. Chodzi o to, żeby w przypadku umowy zlecenia to wynagrodzenie minimalne było wyższe, ono sumarycznie, bo jest przeciętnie 168 godzin w miesiącu. W związku z tym, jeżeli to będzie 13 zł, to ta kwota będzie wynosiła brutto 2130 kilka złotych. Ta różnica 100 kilkudziesięciu złotych, ona ma skłaniać pracodawców do zatrudnienia na umowy etatowe, nie na umowy zlecenia. Więc takie zobowiązanie zaciągnął rząd, mimo że z ustawy wynika to 12 zł, to jednak w 1 stycznia 2017 roku nastąpi waloryzacja tej stawki na 13 zł za godzinę. I to jest, no, jak ojciec się domyśla, przełom, jeżeli chodzi o kształtowanie tej godzinowej płacy minimalnej, bo ona będzie 2-3-krotnie większa od tych minimalnych, często oferowanych przez te firmy usługowe. Mamy nadzieję, że właśnie przy pomocy tego instrumentu i swoistego administracyjnego nacisku na tą instytucję płacy minimalnej, to będzie także ruch innych płac w górę. Ja tylko przypominam, że oczywiście bardzo często posługujemy się tymi wielkościami średnimi. Średnia właśnie w płacach w gospodarce to jest już w tej chwili około 4200 zł. Natomiast jeżeli popatrzymy na zatrudnionych, to większość z nich otrzymuje wynagrodzenie w granicach płacy minimalnej, a nie tej średniej. Natomiast tą średnią zawyżają wszyscy ci, którzy mają wynagrodzenia rzędu 100 i więcej tysięcy złotych miesięcznie, to w oczywisty sposób zawyża średnią, więc my oczywiście znamy tę strukturę płac, wiemy jak ona wygląda i stąd właśnie presja na ten instrument. Te kolejne waloryzacje będą w kolejnych latach. Robimy to na Radzie Dialogu Społecznego, a więc staramy się porozumieć w tej sprawie i ze związkami zawodowymi, które reprezentują pracowników, ale także z pracodawcami, którzy, no co to się dużo oszukiwać, no kręcą nosem na te podwyżki płacy minimalnej, no bo to oznacza wzrost kosztów, ale proszę ojca, no ostatecznie musimy po prostu przerwać tę dziwaczną konkurencję niskim poziomem płac w Polsce. Rzeczywiście my nie jesteśmy w stanie konkurować, nie wiem, z krajami Dalekiego Wschodu, gdzie te wynagrodzenia są jeszcze niższe, bo jesteśmy w Europie i wokół nas te wynagrodzenia są wyraźnie wyższe i Polska musi wejść na ścieżkę, budować taką swoistą mapę drogową podwyżek wynagrodzeń, bo inaczej rzeczywiście nasza gospodarka nie będzie innowacyjna. Bo proszę ojca, bardzo często jest tak, że skoro na innowacje trzeba wydać spore pieniądze, a można tego nie robić, zastępując to pracą pracownika, no właśnie za te parę złotych na godzinę, to pracodawca nie jest w tym przymusie ekonomicznym i tego nie robi.
Stąd bardzo często jest tak, że te polskie towary, no właśnie, nie cechuje innowacyjność. W konsekwencji mamy niską wartość dodaną na tych towarach i to z kolei rzutuje na poziom płacy. Koło się zamyka. My musimy właśnie w ten sposób unowocześniać gospodarkę, produkować bardziej innowacyjne towary, czy świadczyć bardziej innowacyjne usługi. Wtedy ta marża na nich, ta wartość dodana będzie wyższa, a w konsekwencji będzie nas stać także w przyszłości na podwyżku płacy. Jeżeli wejdziemy na tę drogę i będziemy ją konsekwentnie realizować, to poziom płac w Polsce będzie się wyraźnie podnosił. A na tym nam powinno wszystkim zależeć, bo przecież jeżeli będą pracownicy mieli wyższe wynagrodzenia, to w oczywisty sposób dużą część tych wynagrodzeń wydadzą w Polsce, a tym samym w przedsiębiorstwach tutaj funkcjonujące, no to będą nie tylko w przymusie sprzedawania towarów za granicę, ale będą w stanie no właśnie sprzedawać także swoje dobra i usługi na polskim rynku. I to będzie takie swoiste koło zamachowe polskiej gospodarki. Musimy to krok po kroku budować i ten ruch z płacami minimalnemu właśnie temu służy. Panie pośle, bardzo dziękuję za ten komentarz i dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w Aktualności Rynku. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam ojca i słuchaczy, szczęść Boże. Bóg zapłać, rozmawialiśmy z panem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, ekonomistą, posłem do Parlamentu Europejskiego. Paliw z krajów sąsiednich, głównie z Białorusi przez Litwę,
I to wszystko sprawiało, że bez szans byli ci handlowcy na rynku paliw, którzy chcieli uczciwie pracować, uczciwie zgodnie z przepisami. Ale trzeba powiedzieć, kiedy to się zaczęło. Kiedy tak naprawdę ta skala ogromna szarej strefy, wspomniana przez ojca po 4 miliardy złotych w latach 2012-2013, kiedy to się zaczęło? Otóż zarówno Ministerstwo Finansów, jak i niezależne izby zrzeszające handlowców i podmioty działające w sektorze paliwowym zgodnie twierdzą, że ten początek tej skali szarej strefy miał miejsce w 2011 roku, przed wyborami parlamentarnymi. Pamiętają, myślę, słuchacze Radia Maryja takie słowa cytowane Donalda Tuska w rozmowach usowych, nagranych, kiedy do prezesa Orlenu miał powiedzieć: po wyborach teraz benzyna może być nawet i po 7 zł. I wtedy o co chodziło? Otóż polegało to na tym, że przed wyborami Orlen sztucznie zaniżał marże na paliwie po to, żeby utrzymać zadowolenie społeczne przed wyborami w 2011 roku, skutkujące wyborem Platformy na kolejną kadencję do Sejmu. I ponieważ marże były bardzo niskie, to wielu właścicieli stacji benzynowych, hurtowni, po to, żeby utrzymać się na rynku, szukało tańszego paliwa, a tańsze paliwo mogło pochodzić jedynie z szarej strefy. I potem, kiedy po wyborach już te marże zostały zwolnione, tego zjawiska już się nie dało opanować. I przez te wszystkie lata straciliśmy my wszyscy, mówię jako Polacy, poważne miliardy złotych. To są konkretne pieniądze, które mogły trafić do służby zdrowia, do naszych szkół, mogły trafić na poprawę, wykorzystane być na poprawę infrastruktury, rozbudowę armii, poprawę funkcjonowania policji. I to wszystko niestety z tą patologią zmagaliśmy się do dzisiaj. I dlatego został przygotowany projekt poselski ustawy wprowadzający bardzo szczegółowe elementy nadzoru, wyposażamy prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w bardzo konkretne narzędzia, którymi będzie mógł pilnować porządku na rynku paliw. Zostanie wprowadzona jawność funkcjonowania podmiotów, tych, które sprowadzają paliwa, tych, które obracają paliwami, po to, żeby uniknąć tej patologii nielegalnego obrotu. I to jest z jednej strony wspomniane wpływy do budżetu, równe szanse na rynku, ale również poprawione bezpieczeństwo energetyczne, zwłaszcza na rynku gazu. Chodzi o to, że wprowadzamy równe szanse poprzez proporcjonalny obowiązek magazynowania gazu dla wszystkich, którzy ten gaz sprowadzają do Polski. Do dzisiaj, niestety, tym obowiązkiem był obciążony jedynie państwowy PGNiG, a gro podmiotów, które sprowadzały poniżej 100 milionów metrów sześciennych gazu, mogły ten obowiązek omijać. I to jest sytuacja, która uderzała w PGNiG, która sprawiała, że państwowe przedsiębiorstwo musiało na swoich rękach ponosić z jednej strony koszty utrzymania magazynów, utrzymania gazu w tych magazynach. PGNiG ma kontrakt z Gazpromem na drogi gaz rosyjski, w formule bierze ślub płacić. To PGNiG rezerwował w Świnoujściu pojemności po to, żeby mogła ruszyć budowa terminalu gazowego. Wreszcie to PGNiG ułoży pieniądze na badania i rozwój, a i przecież w planach jest jeszcze budowa gazociągu Baltic Pipe, która połączy złoża z Norwegii do Świnoujścia. To wszystko oznaczało niemałe koszty, które, mówiąc najprościej, obniżały pozycję konkurencyjną państwowego PGNiG-u wobec firm omijających polski system regulacyjny. To taka kara za realizację rozwiązań strategicznych dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. I dlatego nową ustawą wyrównujemy obowiązki wobec prawa i wprowadzamy równe szanse na rynku gazu. To jest po prostu sprawiedliwe. Dla tych wszystkich, którzy wchodzą w obowiązek magazynowania gazu, każdy, kto sprowadza gaz do Polski, będzie miał obowiązek proporcjonalnego trzymania zapasów na czarną godzinę, na przykład kiedy Gazprom zakręciłby kurki.
własność. Można mieć albo własną biletową, albo kupować tak zwaną usługę biletową od tego, który gaz składuje i wystawia bilet, że ten gaz to jest jakby poręczenie podmiotu, który sprowadza gaz do Polski. I podsumowując ten wątek, ustawa poprawia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ustawa paliwowa wprowadza równe szanse na rynku paliw i ustawa spowoduje większe wpływy do polskiego budżetu każdego roku. Trudno dziś powiedzieć jakie, bo na początku wspomniałem, że trudno jest oszacować, jaki rozmiar jest szarej strefy. No to są działania nielegalne, więc będziemy wiedzieli dopiero po skutkach ustawy. Szacujemy, że między kilkaset milionów i kilka miliardów złotych polski budżet, czyli my wszyscy skorzystamy na tym każdego roku. Ustawa na najbliższym posiedzeniu, panie pośle, trafi do drugiego czytania, ewentualnie czekają nas jeszcze prace w komisji nad poprawkami, jeżeli takowe będą, i przyjęcie przez Sejm i Senat. Druga bardzo gorąca sprawa ostatniego posiedzenia Sejmu to odwołanie prezesa UKE, pani Magdaleny Gaj, która no, nie stawiła się ani na komisji cyfryzacji, ani nie była obecna na posiedzeniu Sejmu. Platforma Obywatelska chciała doprowadzić z wszech miar do tego, aby panią Magdalenę Gaj przytrzymać na tym stanowisku jak najdłużej. No, pani Magdalena Gaj, znana już wszystkim słuchaczom Radia Maryja, którzy śledzili batalię długo o koncesję na multiplex dla telewizji Trwam. Pani Magdalena Gaj bywała na tych komisjach, czasem nie mogła być, bo była w jakiejś zagranicznej delegacji. Złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska i prezes UKE jest odwoływany na wniosek prezesa Rady Ministrów przez Sejm za zgodą Senatu. I o ile takiej rezygnacji spodziewaliśmy się, to zaskakujące bardzo dla nas było wystąpienie posła Platformy, pana Halickiego, który złożył wniosek o to, aby Sejm zajął się odwołaniem prezes UKE dopiero wtedy, kiedy będzie powołany nowy prezes. A szczególnie zaskakujące było uzasadnienie tego wniosku. Otóż poseł Platformy nagle zaczął martwić się, jak Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie funkcjonował bez szefa. Złożyłem wniosek przeciwny do tego wniosku z mównicy sejmowej. Przypomniałem te rekordowe zagraniczne podróże do ciepłych krajów pan prezes i to, że wtedy nikt z Platformy nie martwił się, jak funkcjonuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, gdy prezes tego urzędu kilkadziesiąt dni w roku spędza w delegacjach, często na egzotycznych wyjazdach do ciepłych krajów. Ja przypomnę tylko, dokąd za pieniądze polskich podatników latała podobno służbowo pani prezes UKE. To była Burkina Faso, Bahrajn, Sri Lanka, Tajlandia, Dubaj, Mexico City, Pekin. Szczególnie kuriozalną była delegacja do Burkina Faso, gdzie 72% ludności to analfabeci. I minister cyfryzacji, ówczesny pan Trzaskowski, który odpowiadał na moją interpelację, tłumaczył, że Polska, w osobie pani prezes Gaj, powinna dzielić się doświadczeniami w cyfryzacji z krajami takimi jak Burkina Faso. Tymczasem, kiedy pani prezes oblatywała świat podobno w polskich interesach polskiej cyfryzacji, to w urzędzie działy się bardzo niepokojące rzeczy. Naczelny sąd administracyjny działania, raczej opieszałość UKE, nazwał jednoznacznie. Nazwał to rażącą bezczynnością, która woła o pomstę do nieba. Taki był komentarz do jednej ze spraw. Ja wielokrotnie interweniowałem w sprawie tych podróży do skądinąd bardzo ciekawych miejsc. Ale interweniowałem u ministrów cyfryzacji, u premiera Donalda Tuska, składałem wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie tych podróży i nikt też nie pozostawił złudzeń, nikt nie zostawił suchej nitki na prezes UKE. Nazwał podróże te egzotyczne, że były ani niecelowe, ani nieoszczędne, bo przyznam szczerze, jakkolwiek by politycy Platformy nie tłumaczyli tych podróży, to trudno uwierzyć, że Polska miała tak strategiczne interesy w ciepłych krajach po to, żeby tam jechała silna delegacja. Więcej,
konkretnych odpowiedzi, bowiem była odmowa podawania szczegółów, na przykład konkretnego składu delegacji. Nie zależało na tym, żeby dowiedzieć się, kto poleciał z UKE, kto poleciał z Ministerstwa Cyfryzacji, żeby polscy podatnicy, żebyśmy my wszyscy mieli wiedzę, czy nie dochodziło do dublowania stanowisk, dublowania kompetencji. Mówiąc najprościej, czy nie dochodziło do uprawiania egzotycznej takiej turystyki pod pretekstem jakichś konferencji z dalekich krajów. I dlatego wtedy, kiedy pani prezes UKE odwiedzała te wszystkie bardzo ciekawe turystyczne kraje, nikt z Platformy tym się nie kłopotał, nikt się tym nie martwił, że urząd zostaje pozostawiony bez nadzoru i odbija się to na sprawach polskiej cyfryzacji. Natomiast kiedy dzisiaj nowy rząd chce w spokoju powoływać nowego prezesa, to nagle jeden z polityków Platformy występuje i domaga się opóźnienia odwołania prezes UKE do czasu wyboru nowego prezesa. Mamy tu swoje zdanie i uważam, że nikt mnie nie przekona, że te wyjazdy dalekie były w Polsce potrzebne, a dzisiejsza postawa polityków Platformy pokazuje tylko taką mentalność kolegę. Ale to jest za nami. Mam nadzieję, że w tym obszarze, w obszarze cyfryzacji będzie działo się bardzo dużo dobrego i to jest jeden z filarów rozwoju naszego kraju po to, żebyśmy jak w poprzedniej audycji ojca dzisiaj w rozmowie z panem europosłem Zbigniewem Kuźmiukiem, żebyśmy nie musieli więcej rywalizować tym, że w Polsce można mniej płacić pracownikom. Twórzmy nowoczesne produkty, twórzmy nowoczesne rozwiązania, a cyfryzacja jest jednym z filarów głównych szans dojścia do tego celu. Dziękuję panie pośle za rozmowę i pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z posłem Prawa i Sprawiedliwości, panem Maciejem Małeckim. Kończymy audycję Aktualności Dnia. Było to powtórzenie wczorajszych Aktualności Dnia. Drodzy Państwo, dziś Wielkie Święto, przeżywamy 25. pielgrzymkę rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Dziś również chcemy być w Warszawie. Każdego 10. dnia miesiąca o 19.00 w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie sprawowana jest Eucharystia za ojczyznę i za tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Dziś będzie mszy świętej przewodniczy, homilię wygłosi ksiądz prałat Józef Has, dotychczasowy proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Warszawie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Transmisja od godziny 19.00 na naszej antenie. Zapraszamy do wysłuchania wczorajszej katechezy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich, którzy w tej chwili słuchają katolickiego Radia Maryja. Dzisiaj już wielu z Państwa w tej chwili zapewne pielgrzymuje do Częstochowy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy już jadą do Częstochowy, tych, którzy już się przygotowują, wszystkich, którzy pragną u stóp jasnogórskiej Pani dziękować za 25-lecie istnienia Radia Maryja. To ten rok jest rokiem srebrnego jubileuszu i po raz 25 wędrujemy do naszej Matki, do naszej Królowej. W ramach katechezy z Kościołem trzecie tysiąclecie proponuję Państwu, abyśmy wysłuchali kazania, homilii, jaką wygłosił w 1998 roku w Częstochowie w czasie pielgrzymki rodziny Radia Maryja Jego Ekscelencja ksiądz biskup Kazimierz Mędęcki, ordynariusz archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Świętej pamięci Kazimierz Majdański, arcybiskup, metropolita, bardzo cenił sobie rodzinę Radia Maryja. Myślę, że te słowa, które 18 lat temu wypowiedział, przygotują nasze serca i umysły do odpowiedzialnego, do godnego przeżywania tej 25.
pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego kazania. Niech Duch Święty nas oświeca, niech Duch Święty przygotuje w naszych sercach teren pod zrozumienie Bożych spraw. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Panu i Jego Matce, pielgrzymi, niech dzisiejsze słowa Mojżesza do ludu: będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, poprowadzą nas po ścieżkach obecnego rozważania. Blisko tych mojżeszowych słów jest przecież to, co słyszymy stale na falach Radia Maryja. Katolicki głos w waszym domu, w twoim domu. Rodzino Radia Maryja, nie jesteś radiem maryjnym z nazwy. Jesteś radiem, które się modli. Jesteś radiem, które pielgrzymuje na szlakach jasnogórskich i rzymskich, a także na szlakach wielu sanktuariów polskich i wielu miejsc modlitwy. Bądź pozdrowione, Radio Maryja, rozmodlone dziś pielgrzymią modlitwą w sanktuarium Pani Jasnogórskiej, naszej Matki Królowej. Bądź tutaj pozdrowione, jakby we własnym domu, bo w domu tej Matki, której jesteś własnością. I tak bądźcie tutaj pozdrowieni przez całą naszą pielgrzymią rzeszę, wierni słudzy tego jasnogórskiego domu. Domu Matki, wspólnej naszej Matki, czcigodni drodzy ojcowie Paulini. Był dawniej w świątyniach polskich taki zwyczaj, że przed wysłuchaniem Słowa Bożego śpiewano modlitwę: Duchu Święty, przyjdź, prosimy. Twojej łaski nam trzeba. Nadchodzi wielki jubileusz. A wielki jubileusz nadchodzi dlatego, że 2000 lat temu stało się tak, jak to ciągle powtarzamy. Anioł Pański zwiastował Pannie Marii i poczęła z Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, prosimy. To już przedostatni rok przed wielkim jubileuszem. Twój rok. Przyjdź,
Mamy bowiem poważne i trudne zadanie. Radio Maria spełnia wielką misję. To też jest przez wielkie rzesze błogosławione. Ale bywa także inaczej. Dlaczego? Duchu Święty, przyjdź, prosimy. O wlubienicę Ducha Świętego, bądź z nami w zafałszowanym świecie służyć prawdzie. Ten, który jest drogą, prawdą i życiem, w godzinę sądu sprawowanego nad nim powiedział: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Tak o sobie, a o nas? Każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu. Radio Maria, to Twoja droga, Twój znakomity zamiar i Twój znakomity program, niezwykle potrzebny w zafałszowanym świecie. Radio Maria, czy Ty jesteś nieomylny? Nie. Ale któż jest na tym świecie nieomylny? Radio Maria, czy Ty jesteś pozbawiony wszelkich wad i usterek? Nie. Ale gdzie jest na świecie radio pozbawione wszelkich słabości i usterek? Ty zaś, Radio Maria, modlisz się i gorliwie szukasz prawdy. Pamiętasz o słowach Pana Jezusa: Duch Święty nauczy was całej prawdy. Skoro zaś pełnisz misję bardzo wzniosłą, wymaga to od ciebie głębokiej maryjnej pokory. Wywyższył pokornych. Prosimy Cię więc, Radio Maria, bądź nadal cierpliwe i pokorne w dialogu ze wszystkimi. Nie tylko z tymi, którymi kieruje dobra wola, ale także, nawet zwłaszcza, w dialogu z przeciwnikami. Nieraz trzeba to powiedzieć, choć powiedzieć trudno. Wręcz nienawistnymi. Zło jest głośne i nie ma żadnych skrupułów. Często zaś służą mu ci, którzy już dawno zapomnieli o tym, czym jest prawda. Bo w świecie i u nas powoli też, od góry do dołu, wielki zamęt. W głowach i w słowach. Wśród tego zamętu odrzucane są Boże prawa i Boże przykazania. Ogłaszane są zaś bardzo głośno hasła, określane jako modne i postępowe, i tak miejsce Boga zajmują bożki. Nowoczesnym bożkiem jest znów złoty cielec. Nieważne, człowieku, kim jesteś. Ważne jest, ile masz. I ważne jest, byś złotemu cielcowi tak umiał się kłaniać, by mieć coraz więcej. Może i z czyjąś krzywdą? A cóż to szkodzi? Taki już jest współczesny świat. Ludzie coraz bogatsi po jednej stronie i coraz większa nędza po stronie drugiej. Czy to nie ma żadnego wpływu na naszą polską gospodarność,
i na naszą polską uczciwość. Gdzie więc na przykład są, Radio Maria, twoje słuszne prawa do swobodnego nadawania audycji w całej Polsce? Bożkiem naszego czasu, smutnym bożkiem naszego czasu, stał się też relatywizm moralny. Nie ma dobra i zła. Jesteś ważny tylko ty, zarozumiały człowieku. Więc rób, co chcesz. Więc bożkiem bywa również tak zwany luz, proponowany młodzieży w imię tolerancji i wolności, o której przed chwilą słuchaliśmy w znakomitej konferencji. Czy tolerancja to rozpasanie? A czy głoszona fałszywa wolność nie niszczy wszystkiego w człowieku i obok niego? Bożkiem jest ciągle na nowo dobijająca się o swoje prawa cywilizacja śmierci. Pozornie postępowa, choć nie ma w sobie nigdy nawet źdźbła prawdziwego postępu, niosąc zagładę i śmierć. U pogańskich początków naszych dziejów była słowiańska bogini Nyja. Żądała krwawych ofiar ludzi. Czy to z nich nie wraca? Tym razem w zafałszowanym kształcie powabnych słów. Idzie ta fala z daleka. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych wydano prawo o zabijaniu niewinnych w oparciu o fałszywe statystyki? Jednocześnie zaś nie wolno tam przedstawić w telewizji filmu Niemy Krzyk, który mówi prawdę o tym, co zabijane dziecko cierpi. Pisze o tym świadek kwalifikowany, dr Bernard Nathanson, w książce Ręka Boga. Niemal bożkiem staje się tak zwane wychowanie seksualne. O co tu w gruncie rzeczy chodzi? Czy nie o deprawację dzieci i młodzieży? Powiedziano i mówiono bardzo często: wyzwolimy człowieka. A jednocześnie w samym tylko roku 1956 strzelano do ludzi w Poznaniu w imię zasady: odrąbiono rękę wzniesioną przeciw władzy. I w tym samym roku uchwalono ustawę niesłychanie liberalną w skali światowej o zabijaniu polskich dzieci. Skrzywdzony człowiek, nie wyliczymy wszystkich krzywd, jakie w naszej ojczyźnie wyrządzono człowiekowi. Bo wyrządzono krzywdę Bogu. Czy to nie trwa dalej? Trzeba po stokroć trzeba głosić wiarę w Boga, a także w Jego Kościół. To ten, którym wszystko ma istnienie, jest głową Kościoła, przypomniał nam dziś w naszą pielgrzymię o Niedzielę Apostol. Trzeba głosić godność każdego człowieka, także tego, który wpadł w ręce zbójców. Tak uczy Jezus. Każdy przecież człowiek nosi sobie godność podobieństwa Bożego. Czy miałobyś, Radio Maria,